Dzień dobry wieczór, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Plague Inc. Evolved. Poprzednio nasz homoseksualizm niestety nie opanował świata, ale to nie znaczy, że w tym odcinku nam się nie uda. Spróbujmy raz jeszcze dokonać tego przy pomocy bakterii. Ojej, nie wyciszaj mi się, głupia gro. Raz jeszcze spróbujmy tego dokonać przy pomocy bakterii kserofil. Daję twojej zarazie bonus w suchym środowisku. To może się rozejrzyjmy, skoro mam tego kserofila, żeby spróbować zacząć właśnie w takowym, na poziomie normalnym, homoseksualizm oczywiście, i gramy. Wybierz lokację startową. Nie wiem, czy ja mogę wyłączyć te podpowiedzi. Gdzie tu jest tutorial? Wyłącz mi tutorial. Nie wiem, jak wyłączyć tutorialu. Zwiastun. Chyba nie mogę. Chyba nie. Dobra, trudno, to będą podpowiedzi. Wybierz lokację startową. Dobrze, sucho. Gdzie jest sucho? W Afryce gdzieś może być sucho. Nie, nie chcę tu zacząć. Chcę sprawdzić, ale tu jest chyba sucho. Suchy kraj. Gorący i biedny. Niech będzie Algieria jako zalążek homoseksualizmu. Homoseksualizm rozpoczyna się właśnie w Algierii. Zaczynajmy, moi kochani. 3 punkty DNA na początek. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. W objawy nie będziemy szli, zdecydowanie nie. Ja bym poszedł w umiejętności. Odporność na ciepło na dobry początek. Bonus na suchym kraju oczywiście mam. Odporność na ciepło 11. Dobra, to odporność bakteryjną ogólną sobie zrobimy. Naukowcy lepiej rozumieją zapalenie. Zapalenie. Naukowcy lepiej rozumieją ten objaw i będą mogli wyleczyć chorobę z nim o wiele łatwiej. Niedobrze, mam nadzieję, że moja choroba się nie będzie w tę stronę rozwijać. No, Algieria w miarę sensownie się zaraża. Faktycznie mam bonus do suchych krajów. Suche pięty pomagają tutaj przejmować nam ludzi. Freddie Mercury już przepadł. Nie, on chyba nie jest z Algierii. No to chuj. To jakiś tam ichniejszy Freddie Mercury. Freddie Ebola Kury już przepadł. I już w Algierii jest zarażony właściwą chorobą. Jedyna słuszna. 380. Powstają związki partnerskie i ludzie zaczynają domagać się swoich praw. Tak to się zaczyna właśnie. Przez krew. Przez krew w biednych krajach idzie najszybciej. Kolejne DNA dla mnie. Kolejne DNA, żeby najpiękniejsza choroba na świecie mogła się rozwijać. I zaraz kolejne kraje. I już są tysiące homosiów. Wychodzą na ulicę. Pierwsze parady równości tutaj widzimy. Legendarna parada 2015 rok. Przełom. Sufrażystki homoseksualne walczą o swoje prawa w Algierii. Od tego zaczyna się przełom. Anemia. Homoseksualizm rozwinął się w anemię. I sru kolejne państwo. I sru. I cała Afryka. Dupcyć się, pedaluchy. Z Afryki powstaje, z Afryki się proszę. Parady równości tutaj sięgają z elitu. Strefa euro blisko upadku. Politycy potwierdzili, iż krótkowzroczność polityczna i własne interesy mogą przyczynić się do całkowitego rozpadu euro. 2015 rok. Janusz Korwin-Mikke już to przewidział rok wcześniej. Tak powiedział. Ło, kamerka się popsuła. Napraw ją. Ło, napraw ją, Tomek. A może, ale tylko może, zrobi ją tak. Znaczy tak, o. I już będzie dużo lepiej, bo mi widać cały głupi ryj. I proszę państwa, w ten sposób cała Algieria staje się homoseksualna. Wielki sukces naszej propagandy. Homoterror tak zwany. Lecimy dalej, przez powietrze. I soru. I soru, 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 soru. Kolejno tej parady. Afryka Zachodnia powoli zaczyna rozumieć, jaka jest jedyna słuszna orientacja. I kolejny kraj uległ. Wysypka się pojawia. Egipt tym razem. W Egipcie do Sharm el-Sheikh przybyli pierwsi turyści z Polski i zarazili. A nie, bo w Polsce jeszcze nie ma żadnych homosiów. Jeszcze jest ostoją normalności w Europie. Ale zaraz, już niebawem. Co tutaj jest takiego, że wiejski kraj. Ciepło i jest dosyć biedny. To puściłem co mogłem na biedne kraje. No to się rozprzestrzenia. Dobra, spoko. O, proszę, pięknie po Afryce idzie. Dobra, żeby szło dalej tutaj, to potrzebuję te bakterie moje do innych warunków też poprzystosowywać. Żeby z Afryki to zaczęło gdzieś dalej iść. Co ja mogę zrobić, żeby to z Afryki zaczęło? A mogę ty to dać, to jeszcze po Afryce pójdzie mocniej. O, pięknie, zwierzęta gospodarcze. Piękny strzał. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Spokojnie, jeszcze zobaczymy, czy taka niegroźna, jak ci wsadzimy co nieco w tyłeczek. Jeszcze zobaczymy. Oj, pięknie, cała Afryka Zachodnia uległa. Homoterror. Homoterror przejął dwa piękne państwa. Tak było, czekamy tylko na newsa od serwisu Fronta.pl. Afryka Środkowa również zajęta.
Dobra, teraz by wypadało przeskoczyć jakoś do Ameryk czy coś. Do Ameryki by wypadało przeskoczyć. Przez wodę. Musi po wodzie się rozprzestrzeniać. Ślicznie, dokładnie o to chodziło. I po wodzie przeszło. Francja, wielka powódź. Oj, to bardzo przykro mi, Francjo, ale obawiam się, że zaraz homoterror do ciebie przyjdzie. Torbiele mi wyewoluowały na homoseksualizmie. Hemo... Afryka Środkowa rozpoczęła pracę. To za ile skończył? Za 114 lat. Technologia w Afryce Środkowej taka przerażająca. Dobrze, Afryka Środkowa, się nie martwię, że wynajdą lekarstwo mi na homoseksualizm. Na to nie ma lekarstwa. Zrozumcie, że to jedyną opcją jest się poddać. Dobra, zbadajmy sobie tutaj gryzonie i za septactwo zbadamy jeszcze. 18 DNA-ów potrzebuję. WHO, podwyższony poziom zagrożenia. Jakie zagrożenie? Skreślić z listy chorób, powiedziałem raz, skreślić z listy chorób. Zaraza homoseksualizm umieszczona na liście obserwowanych chorób. Nie dziwię się, skoro miliard ludzi już ją ma, to ma prawo być niebezpieczna. Ale pięknie poszło, Rosja, Australia prawie że. Czy do Ameryki już przeszło? Przeszło do Ameryki, przeszło do Australii, świetnie. Jest już na każdym kontynencie. Teraz tylko jeszcze, żeby do każdego państwa przeszło. Jeszcze nie popełnimy błędu z ostatniego odcinka, nie skupiamy się na umieralności. Tylko lećmy punkty jeszcze w rozprzestrzenianie się. Mam dużo DNA-ów. O, pięknie, kolejne państwa. I teraz tak, umiejętności bym dał. Przeżycia w zimnym, zdolności bakteryjnych i odporności na leki. Tu bym dał, dobra. I zaraz powinno polecieć po wszystkich państwach. Kaszel, spoko, może być kaszel. Kaszel to jeszcze nic groźnego, ale tu pięknie po Chinach poszło po prostu. Wszyscy Chińczycy się już żółtki głupie w dupy walą, pięknie. Sruj do Polski te... Nie, Polska jeszcze ostoja normalności. Jeszcze nie ma zarażonych, jeszcze Donald Tusk powiedział nie. My nie przyjmujemy związków partnerskich. Nie, Frau Merkel też nie przyjmuje jeszcze. Ale już powoli będą musieli. Zaczynają się badania i trwają i jeszcze trochę ponad rokiem to zajmie. Ale już powoli buteleczki się pokazują. Przewidywany bardzo wysoki poziom migracji ptaków. Eksperci dostrzegli bardzo wysoką migrację ptactwa. Obawiają się, że ptaki mogą szybko rozprzestrzenić chorobę między krajami. Bardzo się cieszę. To rozprzestrzenianie dajemy w ptactwo. Ekstra. I tutaj ekstra, żeby mi nie zaleczyli wirusa, broń Boże. 4% was cofamy do tyłu. Zapalenie płuc. Wszyscy homosie. Ekstremalne migracje ptaków. O, to teraz to już wszystko. Wszędzie ptactwo. Prezydent USA zachorował. Mimo dostępu do najlepszych leków prezydent zachorował na homoseksualizm. Nie jest pewne, czy będzie w stanie dalej zarządzać państwem. Dokładnie tak. Barack Obama. Przykro mi. Przykro mi, Barack. Ale... Właśnie masz ochotę ruchać się z Johnem McCainem. Chiny, odnotowano pierwszy zgon spowodowany zarazą. Spokojnie, Francja, lotniska są zamykane, Francja niech się zamykają. Kanada się jeszcze trzyma. Dzień jak co dzień, no nie powiedziałbym. Dispensing bottled water. Przez wodę można by spróbować. Exterminating pigeons, face mask distributed. Poszedłbym w wodę, żeby na Kanadzie dać, a to jak wygląda? Research funding. Dobra, to wodą w tak czy siak. Się zupgrade'ujemy. Gdzie jest rozprzestrzenianie się wodą? Tutaj. Tu trzeba dać. 23 punkty DNA, spoko. O, Rosja już poszła. Rosja nasza, tutaj nasza. Wszystko nasze. Teraz w takim razie lecimy... A nie, Grenlandia jeszcze jest. Grenlandia jeszcze się nie odcięła, ale to i tak wodą trzeba, bo tu drogą morską... Dobra, poszła Grenlandia. To już koniec. Zmutowano kolejny objaw. Pandemic alert. A to i tak wodą. Wodę badam. Wodę wadam. Jak zaraz stanie, to muszą zacząć umierać, żebym ja dostał jakieś punkty. Siup, śmiertelność zwiększamy. Jeszcze tylko, żeby Grenlandia nie została ostoją, żeby oni za szybko nie umierali. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie. Spoko, luz. Ja tutaj tylko Grenlandię kontroluję, żeby oni mi za szybko nie poumierali tam. 172 dni do skończenia lekarstwa. Spoko. Trzeba jeszcze chyba rozprzestrzenianie przyspieszyć, bo bardzo wolno idzie Grenlandia. Ale nie mam, w ogóle punkty mi nie idą. Pocenię się, kolejne objawy. Powoli giną, powoli dostaję nowe punkciory. Oj, lekarstwo już bardzo szybko idzie. Ale nie mam DNA-u w ogóle. DNA mi nic nie idzie, wszystko pozarażane, nic nie umiera. Chyba skiepściłem. Chyba, że punkty, ale nie mogę z rozprzestrzenienia się punktów sobie cofnąć. Muszą zacząć umierać ludziki. Ale nie mam punktów, żeby im zrobić, żeby umierali.
spróbujmy. Może pójdzie na Grenlandię jeszcze. Oj, chyba tyle, jeżeli chodzi o nas homoseksualizm w tym odcinku, ale najwyżej podejmiemy drugą próbę jeszcze dzisiaj. Bo tak wygląda na to, że wynajdą lekarstwo. Niedobrze. Lekarstwo jest na ukończeniu, a Grenlandia nie została. Za późno się wziąłem za objawy. Bardzo się skupiłem na rozprzestrzenieniu, za późno wziąłem się za objawy i wchodzi lekarstwo. Lek ukończony. Zobaczcie, to są metody Władimira Putina. Widzicie, eksterminacja. Bardzo mi przykro. Bardzo smutne. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz zatem. Homoseksualizm jest bliski wytępienia. Nieprawda, nie! Nie! Porażka. Nie zgadzam się. Jeszcze raz próbujemy. Próbujemy so much. Dobra, nie zaczynamy teraz tu. Bonus mam do suchych rzeczy, ale spróbujemy może tu. Irak. Jak to wygląda tutaj? A nie mogę sprawdzić sobie, muszę pamiętać co jest w danym. A nie, mogę sobie podejrzeć tu. Tu jest sucho. Tu jest też sucho. Kazachstan, dobra, i tu mam wyjście na Europę. W Kazachstanie zacznijmy w takim razie. Tym razem. Pierwsze punkciory DNA. I 5 zarażonych. 6, 7, 8. Twórzcie homofamilię, płódźcie homo dzieci. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Pięknie się rozprzestrzenia, tylko żeby tego nie zmarnować, nie? Przez zwierzęta może być. To jest chyba wiejski kraj, Kazachstan. O, jest mało zamożny, tak? Biedny. To chyba dobrze, tak powinno pójść. Znaczy nie jest jasno, chyba, nie jest chyba jasno określony jako wiejski, więc nie będzie jakoś bardzo tutaj wzrastać. No dobra, nic, to na przyszłość będzie zawsze. Jest suchy i biedny, to przez krew lecimy. Statki korzystają z nowych technik dezynfekcyjnych. Tylko zaawansowane choroby rozprzestrzeniające się drogą kropelkową się przebiją, ale mamy już kolejne państwo, Azja Środkowa. Nowe suche wiatry w jałowych krajach. Suche wiatry? No to lecimy przez powietrze. No to lecimy przez powietrze wirusem. I co? No, przyspieszyło. Przyspieszyło zdecydowanie. Nie da się uczyć. I siup, kolejne państwo. Anemia. I siup. I Rosja poszła. Poszła Rosja pięknie. Pięknie. I lecimy dalej przez wodę. Ulepszenie pozwala ponownie zarażać drogą morską. Ślicznie, dokładnie o to chodziło. O nic więcej, panie. Cały Kazachstan jest już homoseksualny, pięknie. Banki odnotowują rekordowe zyski. Światowe banki zanotowały dzisiaj rekordowe zyski i ogłosiły tanie pożyczki dla wszystkich. Opinia publiczna wybacza bankom i wraca do zakupów. Okej. Okay. Nie wiem jak to wpłynie na... Nie wiem jak to wpłynie tutaj na sytuację. Możliwe, że więcej pieniędzy też będą miały ludziki na badania. To może być bardzo niedobre. Odporność mu dajmy większą. Na zimno by się przydało, bo w Rosji to mu tak słabo idzie, bo tu zimno jest. I na Europę chyba przez to nie chce iść. Zaraz mi tu na tych trzech państwach się zamknie i tak się skończy. Nie no, w Chinach się rozprzestrzenia jeszcze. Kaszel się już pojawia, spoko. I siup, kolejne państwo. Tajemnica londyńskiej olimpiady, decyzja o odroczeniu olimpijskich igrzysk, spoko. I siup, odporność na zimno. Po Rosji lecimy. Jeee, po Rosji. Pięknie się już rozprzestrzenia. I zawituje także do kolejnych krajów, to oznacza. Bardzo ładnie. 100 milionów zarażonych na razie. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Zbieramy punkciory na pewno. Ja bym zrobił odporność na leki, to zdecydowanie. Zanim zaczną to badać jeszcze, tu mamy piękną wymianę. Arabia Saudyjska zarażona, pięknie zainfekowane. Oj, poszło do Ameryki. Pięknie. Odporność na leki zawsze dobra. Ślicznie, ślicznie, ślicznie. To co, to ja bym poszedł jeszcze ptactwem i gryzoniami. I teraz już możemy powołać to tak. Mamy, żeby wszędzie poszło. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się, spoko. Całkiem ładnie się już rozprzestrzeniła, szczerze mówiąc. O, luj, oj, oj, oj. Wszyscy się już w dupę jebią na całym świecie. Cały świat się rucha w dupsko. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem w Chinach, spoko. Przy 25%, o, ale parad równości, tutaj same parady. Paradise, dzień świadomości o homoseksualizmie, spoko, niech se będzie. Ja bym poszedł jeszcze tak. Poszedłbym, żeby ona przetrwała. Żeby jej było łatwiej. DNA 40, to jeszcze w rozprzestrzenianiu się może owady. Albo wodą dajmy. Dajmy wodą, żeby jeszcze szło.
niech sobie popłynie gdzieś tam dalej. Tutaj ślicznie. Z powrotem na igrzyskach. Olimpiada niedługo się zacznie pomimo homoseksualizmu. Zaraza homoseksualizmu umieszczona na liście obserwowanych chorób. No zdecydowanie warto, biorąc pod uwagę, że 4 miliardy. Zresztą USA przewodzi w globalnych pracach nad lekiem. To niedobrze, bo zaraz zaczną robić misje pokojowe dla homoseksualistów. I to znaczy, że będzie bardzo niedobrze. Igrzyska w Londynie zainfekowały Wielką Brytanię. Bang! Zmutowane objawy, bezsenność. Homoseksualiści mają problem ze snem. Pięknie zaraza idzie. Coś w Stanach mi nie gra, coś w Stanach idzie słabiutko. Trzeba tutaj rozwinąć jak na moje. I lecimy w objawy, niech zarażają bardziej też. Obrzęk płuc, kichanie i wymioty spróbujmy połączyć. Dokładnie, niech się zarażają. I biegunka, niech srają pod siebie. I obrzęk płuc. Chuje umierać. A jeszcze śmiertelność jest, no praktycznie zerowa, dobra. USA, kombinacja objawów. Kichanie i biegunka stają się przyczyną niepożądanych wypadków. Rosja, notowano pierwszy zgon spowodowany zarazą. Chiny, granice lądowe są zamykane. Chyba dla Chin trochę za późno. Chińczyki głupki, żółtki. A co tu się dzieje, że się tak nie chcą zarażać? Australia w miarę idzie, ale niech jeszcze nie umierają. Które kraje jeszcze nie są zarażone? Tu jeszcze nie jest. Algieria jest zero, tu jest suchy kraj, gorący i biedny. Na ciepło nie będę rozwijał, chyba że to są też ciepłe kraje. Tu jest zimny z kolei. Jakby tu można pójść? To jest kraj bogaty, więc ja bym zrobił odporność na leki. I na zimno. Jakby będzie łatwiej się tam rozbijać. Geny homoseksualizmu zmanipulowane. Naukowcy wprowadzili syntetyczne geny. To może być przełom w opracowywaniu leku. Trzeba będzie za chwilę dawać mu odporności. I teraz trzeba zacząć ludzi powoli wybijać. Zmutowano objaw, włóknienie płuc. Bo jak ludzi nie zacznę wybijać w tym momencie. Dobra, wszystko jest opanowywane. Tu jest opanowywane. Strach spowalnia gospodarkę. Strach przed homoseksualizmem doprowadza globalny market do paniki. Nie dziwię się ani trochę, bardzo wam tak dobrze. Algieria i Afryka Zachodnia powoli ulegają. Ale co to są? To są biedne państwa. Wiejskie i biedne. Ale ja bym się bardziej bał lekarstwa. Więc ja bym zrobił tak. Odporność tutaj. I objawy jakieś zrobił, żeby śmiertelność wzrosła. Tak, dokładnie. Niech ludzie zaczną ginąć. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie. 90 dni do ukończenia. Tutaj pięknie. Dobrze, teraz ludzie muszą zacząć ginąć, żebym ja DNA zaczął dostawać. Nie, wypierdalać tutaj. Dobra, zainfekowany jest praktycznie chodzący trup. Kombinacja objawów. Bezsenność i anemia sprawia, że ludzie chodzą szarzy i zmęczeni. Czyli homoseksualiści zamieniają się w zombie. Zobaczcie, do czego to prowadzi. Narodowcy mają rację. Dobra, wszystkie kraje zakażone. Za chwilę nie będzie już zdrowych ludzi. To oznacza, że trzeba iść w objawy, żeby śmiertelność wzrastała jak najbardziej. Gorączka. Umierajcie, głupie ludzie. Zanim lekarstwo zrobią. 34 dni są, żeby ludzie poumierali. Hemofilia. Zmutował i zaczyna zabijać. Nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie. Kurwa, ale lekarstwo, że za szybko opracowują lekarstwo. Nie ma lekarstwa na homoseksualizm, zrozumcie. Koniec. Kurwa, nie zdążyli poginąć. Wymiotowanie na odległość. Kombinacja objawów. Odkażają ludzi. Skurwysyny. Nie damy się. Nie damy się. Podejmujemy jeszcze jedną próbę wyplenienia ludzkości. W tym odcinku. Bo to bardzo niedobrze. Porażka, spróbujmy jeszcze inaczej ich zrobić. Dokładnie tak, bakteria. Dokładnie tak. Zacznę tak, jak mi się udało. Od Rosji. Od Rosji pamiętam, że mi się udało. Homoseksualizm rozpoczyna się w gabinecie prezydenta Władimira Putina. Co będzie dalej? Down, down, down. Odporność bakteryjną mu rozwijamy. Samoloty używają nowych filtrów, czyli trzeba będzie powietrze. Zarażali się powietrzem rozwijać, a bardzo powoli w Rosji idzie. Tania czysta energia odkryta, no proszę. Proszę bardzo. To zwierzęta gospodarcze Rosji to jest chyba wiejski kraj, prawda? Tak, wiejski, wilgotny. Spoko, lecimy przez zwierzęta w takim razie. Ruchajcie się z owcami, zarażać się. Bardzo wam tak dobrze. Bardzo wam tak dobrze, zboczeńcy. I odporność na zimno tak samo. 8 punktów DNA, ślicznie. I niech leci po Rosji dobra nowina. Leci? W miarę leci.
sukces jeszcze w Rosji. Jest zimno, jest wilgotno i jest wiejsko. Także lecimy teraz przez wodę rozprzestrzenianie się. 10 punktów DNA. Homoseksualizmem można się zarazić przez wilgotne powietrze. Pamiętajcie, dzieci. Pamiętajcie, dzieci, uważajcie na tę groźną chorobę. 9 punktów. I 12. Siup przez wodę do Rosji. Pięknie, Rosjanie twardzi stawiają opór, ale już zarażamy. Nie ma, że nie, anemia się pojawia. Niedobrze. Najlepsza sytuacja możliwa jest wtedy, kiedy... Szwecja, ogromne trzęsienia ziemi. Najlepsze są... O, dobra, nowe kraje się pojawiają. Dopomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, kiedy pojawia się bardzo mało objawów, a bardzo dużo osób jest zarażonych, bo wtedy oni bardzo późno zaczynają lekarstwa wynajdować. To jest duży plus, wtedy odporność bakteryjna na drugi poziom. To powoduje, że mamy taką ogólną odporność we wszystkich klimatach. I to jest bardzo dobrze, najlepiej to na trzeci poziom rozwinąć. Tu gdzieś, o, widziałem, że zakażony statek płynął. Ślicznie. Samolotami się nie chce rozprzestrzeniać, co? Trzeba powietrzem zaraz 11 punktów ładować. Ślicznie, kolejna państewka. I lecimy do samolotu, bakteryjko. Ponowne zarażanie. I już widziałem, jak poleciało do USA. Pięknie. O, teraz tempo jest zajebiste. Zanim oni się jeszcze połapali, cała Rosja jest i w USA zaczynają się infekcje. Zanim oni się skapnęli, że coś jeszcze jest, bo to anemia jest tylko objawem. Dokładnie, zobaczcie, nie ma prawie objawów. Jest bardzo dużo osób zarażonych w wielu państwach. Jest w chuj państw zarażonych. I to jest ten moment, w którym homoseksualizm niepostrzeżenie, jak ideologia gender, wkrada się do naszych mieszkań. Nowe objawy, kaszel, w porządku. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Teraz jest w tak wielu krajach już, że wydaje mi się, że to będzie lajcik. Jeszcze w Afryce nie ma. Trzeba będzie zaraz do Afryki, ale to spoko, jeszcze przetransportujemy. Damy radę. Grenlandia cała nasza. Grenlandia cała nasza. No do Afrykeiros trzeba i do Australii jeszcze trzeba. Południowa Ameryka tak samo. Rozprzestrzeniaj się. Woda, przez wodę. Ptactwo zaraz polecimy i przez krew to moment poleci wszędzie. Pięknie. Pięknie. Przez krew i ptactwo. Siup, ślicznie. Zaraz poleci do Afryki. Na pewno jakieś ptaszory do Afryki polecą. Pięknie. Kichanie się pojawia. To już niedobrze już. Kolejny objaw. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Bardzo niedobrze. Ale zarażamy kraj, zarażamy. 20 punkciorów. Nie będę ich zabijał, ale proszę, odporność na leki. To powinno nam tutaj poinfakować trochę państw. Dokładnie. Finlandia, zaczęto badania nad lekarstwem. Spróbujemy je zaraz opóźnić. Pięknie, weszło do Afryki. Nic dodać, nic ująć. 17 punkciorów. Odporność bakteryjna na wszystkie klimaty. Niech idzie szybciej jeszcze wszędzie, niech się rozprzestrzenia szybciej. Ślicznie. 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 Dobra, tu już poszła epidemia, tu już poszła epidemia. Bardzo duży poziom migracji ptaków. Lecimy w ptactwo na drugi poziom i teraz zaczynamy śmiertelność powoli badać. Ekstremalne migracje ptaków. Praktycznie wszystkie kraje są zarażone, a na pewno każdy kontynent. W Afryce bardzo wolno. Szwecja zaczyna się załamywać, natomiast w Afryce bardzo wolno się rozwija. Trzeba to będzie ruszyć. Tutaj pięknie infekcja, tutaj pięknie infekcje są. W Afryce bardzo powoli. Odporność na gorąco dajmy. I utrudniajmy lekarzom i zaczynajmy objawy powoli lecieć. No nie, bo to bardzo śmiertelność powiększy. Poczekajmy, zostawmy sobie trochę DNA. Wysypka się pojawiła, dobrze. Niech poleci po Afryce. Co tutaj musi iść? Biedny kraj, wiejski i gorący. No to odporność na gorąco powinno iść. Japonia, lotniska są zamykane. Spoko, niech będą. Wszystkie kraje są zakażone. Tutaj wszyscy ludzie. Czekam, aż będzie epidemia w Afryce. Poszła. Hemofilia. 18%. Tutaj mam 62 DNA. Dobra, trzeba to mądrze teraz zrobić. Primo. Dobra, primo to. Duża śmiertelność. Krwotok wewnętrzny, tak. I przetasowanie genetyczne.
żeby nam doktorki nie miały za łatwo. Genom homoseksualizmu w pełni sekwencjonowany. 220 dni do ukończenia leku. No zobaczymy. Uodpornienie 30 lub 29 punktów. Coś koło tego potrzebuje. Zaraza umieszczona na liście obserwowanych. Arabia Saudyjska przewodzi. Dobra, zaczynają się buteleczki, 30%. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie. Ludzie zaczynają ślicznie umierać już. Bardzo ładna śmiertelność, jest już miliard zginął. Zapalenie płuc, dobra, jeszcze parę punktów. Dobra, mam. Wypierdalać, badania do tyłu. Opóźnić, opóźnić was jak najbardziej. Im więcej ludzi teraz umiera, tym szybciej wirus mi się rozwija. Teraz to wygram, nie ma szans. Wszystkich wybiję. Gdzie jeszcze zostali ludziki? Tu jeszcze są zdrowi. W Angolii mam nadzieję, że zdążą. Norwegia, panuje anarchia. Oj, no równie szybko się zarażają na szczęście, co giną. Dobra, tu was całkiem uodpornimy już. Już lekarstwa mi nic nie zrobią, żeby tylko w Angolii mi nie poginęli za szybko. No, tu już jest ponad rok. Większość świata umarła. RPA. Angola martwi się, że mogą... że może się źle skończyć. Trzeba szybko, teraz tak, zmniejszyć śmiertelność objawami. Tak. Zmniejszamy śmiertelność do zera. Zwiększamy rozprzestrzenianie się. Tak, 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 to musi jak najbardziej zarażonych przybywać. 3 lata. To jest za mało ludzi, żeby mi to zbadali sensownie. I w Angolii niech się rozprzestrzenia, bardzo dobrze. I tu jeszcze ma się rozprzestrzenić. O, bo tu już to tak prawie. Ale zarażonych liczba się zwiększa. Bardzo dobrze. Buteleczki wam punktuję. Nie ma szans na przyspieszenie badań. 5 lat do ukończenia. Nie macie szans. Angola i Botswana tutaj. 30, 23 punkty. Dobrze, niech się rozprzestrzeni jak najszybciej. Śmiertelność spada, zarażeni rosną. To najważniejsze. A na lekarstwo nie macie co liczyć na razie, głupki. Pierdalać. No i bardzo powoli tu idą zarażenia. A jak bardzo powoli idą zarażenia, to bardzo powoli idzie też DNA niestety. A co może zwiększyć zaraźliwość? Gorączka. Trochę też śmiertelność zwiększa. Obrzęk płuc, a śmiertelność minimalnie zmniejsza. No dobra, może myślę, że to jest coś, na co mogę sobie pozwolić. Wymioty tak samo. To powinno przyspieszyć tutaj tempo zarażania się. Zmutowane objawy, pocenie się, kolejne, dobrze. Niech się zarażają. Trochę też martwych przybywa, ale wolniej niż zarażonych, mam taką nadzieję. No, trzeba przyspieszyć, bo tych zarażonych to w chuj wolno przybywa. Mam za mało DNA. Rozwijaj się, szybciej. Szybciej gejuchy, ruchać w dupska, no AIDS niech się rozmnaża czy coś tam. Ale to trwa. Zaraz mi świat badania zrobi, nie 14 lat potrzebuje, obsra się. Tylko to potrwa trochę zanim tu się zarażą wszyscy, ale wygram. Wygram, do ostatniego heteroseksualisty was wymordujemy. Już 7 miliardów padło. Zarażonych coraz mniej, martwych coraz więcej. A nie, to znaczy, że zarażonych się zmniejsza. Nie, zarażonych jest coraz więcej. Nie, tu się zmniejsza. Pilnuj, 1 305 067 tutaj. Bo to zaraz niedobrze się może stać. Dobrze, zwiększa się. Umierają, bo umierają w innych krajach, bo tam już nie ma kto się zarażać. Korea, rząd upadł, ślicznie. Tutaj walka. Do ostatniego. Ile tu jest ludności? Jeszcze jest 10 milionów zdrowych. W takim tempie to za 5 lat tutaj podbijemy to całe. Ale oni się wolno rozprzestrzeniają, za szybko umierają, no Holender. O, to zaraźliwość zwiększa, nie zwiększając śmiertelności, dobrze. To hemofilię, soru! Dobra, mam nadzieję, że szybciej to idzie. Zarażeni się zmniejszają na całym świecie, martwi się zmniejszają, dobrze. Tak się kończy homoseksualizm, nie ma się kto płodzić, Rosja nie żyje. Rosja praktycznie nie żyje. Homoseksualistów z dnia na dzień jest coraz mniej. Wymierają. Tak się kończy właśnie patologia niezgodna z planem Bożym. Grzesznicy. Bardzo wam tak dobrze. No tu wymiotowanie na odległość. Kombinacja objawów. Zwiększa zaraźliwość homoseksualizmu się. Tu mam przejaw. Historia ewolucji.
Tutaj śmiertelność zmniejszyliśmy. I zaraźliwość rośnie. No zobaczymy. Dziennie zgonów 66 tysięcy, a dziennie zakażeń 0? Nie ma opcji. O, jak się zwiększa ilość zarażonych, pięknie. Zaczęło iść trochę w górę sensownie. Zaczęło iść sensownie w górę. No dobra, pozostaje was przeczekać, aż umrzecie. W końcu się poddacie homoseksualizmowi. Choćby to miał być rok 2000 milionowy. Ej, tych 10 lat do ukończenia badań to może nie być tak kolorowo, aż mogą w końcu wynaleźć lekarstwo, zanim wszystkich zarazimy. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że im się to nie uda. Dwa państwa zostały. Na świecie pozostało zdrowych 10 milionów, zarażonych 3 i 7 miliardów martwych. To w tempie zakażeń... Nie ma, dziennie zakażeń 0 pokazuje, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Dobrze, zwiększa się. Zwiększa się ślicznie, przyjrzyjmy się, to tutaj jest jeszcze stawiany opór. O! Kurwa, nie uciekło mi chyba, dobra. Tutaj jeszcze stawiają opór. Ale spokojnie. No, badania chyba praktycznie stanęły. 10 lat i 200 dni do ukończenia. Nie no, nie ma o czym mówić. 10 lat to nie potrwa. Pięknie, ilość zarażonych się zwiększa. I tu też ilość zarażonych się zwiększa. Śmiertelność też jest bardzo ładna. No, wydaje mi się, że to już jest bez problemu. Zostanie doprowadzone do końca. Piękny DNA. Bezsenność się pojawiła. Pięknie. Dobrze, że on też sam mutuje, to pozwala w jakiś sposób przyspieszać proces. Chodzący trup, zombie na dodatek są. Anemia. Pięknie. 8 milionów zdrowych was, bo to kurwy, przeczekam was, aż się wszyscy umrzecie od HIV-a w dupie. Nie ma szans. Wszyscy powymieracie, jak Freddie Mercury umrzecie na HIV-a w dupie, no. Nie ma szans, pedal jada. Nudności mogą dać. No, to prawie nic nie zwiększa. To zwiększę jeszcze torbiele, ale zaraz będę musiał o śmiertelność się martwić. Więc se DNA trochę zostawię. Zostawię sobie trochę DNA, to już całkiem sensownie idzie do przodu. 6,5 miliona zdrowych tylko zostało, także im więcej chorych, tym szybciej to idzie. I co, grubasy, było się stawiać przed gejostwem? Jedna słuszna ideologia, proszę was. Homoseksualizm. Proszę. Proszę, tutaj są hetero. 4 miliony hetero, 7 milionów homo, 10 milionów dead. No, pięknie są pozarażani, udało się to zrobić. I jak będą już pozarażani, to następnie będą martwi, bo jak wiemy, homoseksualiści nie mogą się rozmnażać. Chociaż niektórzy profesorowie usiłują nam powiedzieć, że w rodzinach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci, ale my wiemy, że to nieprawda. Ale to nieprawda, jak widać po statystykach. Wszystko jasne. Im więcej zakażonych, tym więcej śmierci. Przykro mi. I jak już wszyscy będą zakażeni... Czekam tylko, aż wszyscy będą. Tu już są wszyscy chyba. Tak, już liczba zarażonych się zmniejsza. Tu jeszcze trochę. No trzeba poczekać jeszcze. Ilu was tu zostało? 250 tysięcy zdrowych. Chyba tylu jest zdrowych na świecie. Tak. 250 tysięcy heteroseksualistów zostało zdrowych. Ale już po was idziemy z dildosami. Bardzo, bardzo mi przykro. Nie macie nic do gadania, kochani. Botswana, ostoja normalności, chciałoby się rzec, ale przykro mi. Tu możemy obserwować, nie ma już zdrowych. Znaczy, homoseksualizm jest zdrowy, nie zapominajmy. Jedyna słuszna nadzieja. No, czekamy jeszcze. Ilu was tam hetero się zostało? O, jak mało. O, jak mi przykro. Coraz mniej. Masowe mordy na ulicach. Łapanki. Homo gestapo. Pięknie. I to zaraz oznacza, że nie ma już na świecie ludzi, którzy są hetero. I teraz rozprzestrzenianie się możemy zatrzymać. To możemy zatrzymać. Nie ma już ludzi, którzy nie są homoseksualistami. I tak oto Pan Bóg zsyła plagi egipskie. Co najbardziej zwiększa śmiertelność? To. Przetasowanie genetyczne już nie potrzebuje też. Chuja mi zrobią, a nie mnie zbadają. I objawy. Soru, śmiertelność podbijamy. Pięknie. No to czekamy. Co? Nie! Nie, nie, nie!
Nie, 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 nie. Trzeba było poczekać, baranie. Nieprawda, nigdy się tak nie stało. Nigdy się tak nie stało i dobrze wiemy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. W następnym kraju, co będziemy próbować zrobić w następnym odcinku? To samo, co każdej nocy, moi widzowie, spróbujemy podbić świat. Trzymajcie się, cześć.